W sali konferencyjnej nidzickiego ratusza odbyło się kolejne w tym roku spotkanie burmistrza z sołtysami z terenu gminy Nidzica. Spotkania tego typu odbywają się cyklicznie. Na tych spotkaniach mamy kontakt z sołtysami. Sołtysi przekazują nam problemy dotyczące ich sołectw, miejscowości, w których mieszkają. My przekazujemy im to, co planujemy zrobić na temat inwestycji, na temat zaawansowania niektórych robót i bieżące sprawy. Podczas spotkania ustalono zasady korzystania z środków Funduszu Sołeckiego. Pochylono się nad sprawą zbliżających się dożynek. W pierwszej wersji mieliśmy wrócić do pomysłu sprzed lat, żeby dożynki odbywały się w miejscowościach wiejskich, czyli na wioskach. Natomiast, no niestety, ze względów bezpieczeństwa w tym roku chcieliśmy zrobić dożynki w miejscowości Piotrowice, ale jak wiemy, boisko, na którym miały się odbyć te uroczystości, jest przyległe do lasu. Nie wiemy, czy nie będzie to pora sucha. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby straż pożarna musiała wyjeżdżać do gaszenia lasu. Nie jesteśmy w stanie opanować kilku tysięcy ludzi i nie wiemy, czy ktoś by nie zapruszył ognia. Sołtysi stwierdzili, że centrum naszej gminy jest to miasto Nidzica i że najlepiej będzie, gdy będziemy organizowali tutaj. Na zakończenie burmistrz podziękował wszystkim za liczne przybycie, merytoryczną i rzeczową dyskusję, a także wręczył nagrody za pomoc w zorganizowaniu regionalnego festiwalu Drobiu. 4 sołectwa, które brały udział w festiwalu Drobiu w czasie Dni Nidzicy, otrzymały od nas prezenty za to, że zaangażowały się, ale przede wszystkim za to, że wykazały tak jakby solidarność. Mieszkańcy wsi wspólnie zebrali się, oczywiście najlepsze kucharki stanęły do konkursu. Zostaliśmy bardzo pochwaleni przez marszałka województwa za te potrawy, bo były rzeczywiście na najwyższym poziomie i na pewno gospodynie, które przyrządzały, nie powstydziły się tych potraw i mogłyby stanąć w szranki z najlepszymi kucharzami naszego kraju. Spotkania sołtysów z burmistrzem są doskonałą okazją do konsultacji potrzeb inwestycyjnych oraz omówienia spraw sołeckich.